there's ever anything I can do for you, just let me know. Well, I sure appreciate that. Thank you. Actually, there is one thing. Zatrzymajmy się na chwilę w tej scenie. Dialog odegrany pomiędzy Seanem McMichen i Złomkiem to nawiązanie do pierwszej części Out i dialogu Zygzaka z panem Texem. If there's ever anything I can do for you, just let me know. I sure appreciate that. Thank you. Actually, there is one thing. Jednak tym razem Złomek zamiast przelotu samolotem sam prawie się w niego zamienia. Podczas imprezy zapoznawczej w Japonii Zygzak wita się ze swoim znajomym sprzed lat, Louisem. Imię to nie jest przypadkowe, ponieważ w angielskiej wersji językowej głos tej wyścigówce podkładał nie kto inny jak Lewis Hamilton, kierowca wyścigowy Formuły 1. Ale czy wiedzieliście, że wyścigówka stojąca obok zmieniała się w zależności od kraju, w jakim puszczany był film? W wersji angielskiej czy też polskiej obok Lewisa stoi żółte Corvette C6. W samochodach nosił imię Jeff Corvette, nawiązując jednocześnie nazwiskiem do modelu samochodu, a imieniem do Jeffa Gordona, amerykańskiego kierowcy NASCAR, który dubbingował tę postać. W Hiszpanii był to samochód typowo wyścigowy, wzorowany na wielu innych pojazdach, natomiast głos podłożył mu Fernando Alonso, hiszpański kierowca Formuły 1. W Rosji była to również typowa wyścigówka, a głosu użyczył mu Vitali Petrov, który również był kierowcą wyścigowym, m.in. właśnie kierowcą Formuły 1. W wersji niemieckiej widzimy ten sam samochód oraz usłyszeć możemy głos Sebastiana Vettela, ponownie kierowcy Formuły 1. Co ciekawe, w tej wersji jego imię zostało zmienione na Max Schnell, przy czym Schnell w języku niemieckim oznacza szybko. Meksykańska wersja to Memo Rojas, dubbingowana przez Memo Rojasa, meksykańskiego kierowcę wyścigowego. W Szwecji mieliśmy Flasha Nilssona, dubbingowanego przez szwedzkiego kierowcę wyścigowego Jana Nilssona, którego pseudonim to właśnie Flash. Wersja australijska to Frosty, dubbingowana przez Marka Winterbottom, australijskiego kierowcę wyścigowego, pseudonim Frosty. We Francji wystąpił Raoul Carul lub Raoul Farafura. Co ciekawe, zmienia nam się tutaj auto. Nie mogłem znaleźć nigdzie informacji, czym dokładnie jest Raoul, jednak jak dla mnie wygląda on jak Citroen C4 Coupé. Jeśli tylko wiecie, czym jest, to dajcie znać w komentarzach. Brazylia to Carla Verosso lub Carla Turbina, a w Chinach to Long Ge. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Baron, czyli główny złoczyńca filmu, został stworzony na podstawie kilku różnych modeli Land Rovera. Masa części, których używa do naprawy samego siebie, zostały wyprodukowane przez firmę British Wayland. Jest to nawiązanie i lekka drwina do prawdziwej firmy British Leyland, która w dawnych latach była właścicielem m.in. właśnie marki Land Rover i produkowała wadliwe silniki V8, o czym mówi sam Złomek. That's one of the worst engines ever made. It's an old aluminum V8 with a Lucas electrical system and Whitworth bolts. Shoot, them Whitworth bolts is a pain, tell you what. They ain't metric, they ain't inch. Rejestracja Barona to ALT NRG, co jest skrótem od Alternative Energy, czyli choćby olejzyny, którą stworzył. A moment, w którym Baron wyczołguje się z dżungli, został stworzony na tej samej scenografii, na której w filmie Odlot Carl rzucił piłkę asowi, aby ten się od niego odczepił. Jedna z rejestracji, o której nie powiedziałem w filmie z detalami z pierwszej części Aut, to rejestracja Hudsona Horneta, 51HHMD. 51 nawiązuje do roku produkcji naszego trzykrotnego zdobywcy Złotego Tłoka. HH to oczywiście skrót od Hudson Hornet. Natomiast MD to skrót od Doctor of Medicine, ponieważ jak wiemy, Doc Hudson, skąd też wzięła się jego ksywa, był doktorem. W drugiej części Aut Hudson niestety nie wystąpił, a twórcy postanowili go uśmiercić. Prawdopodobnie zrobili to dlatego, że oryginalny głos dubbingujący doktorka należał do Paula Newmana, który zmarł 3 lata przed premierą filmu. Ale czy aby na pewno? Czy śmierć Hudsona nie była czymś więcej? Spiskiem czy choćby śmiertelnym wypadkiem? Takie i inne teorie spiskowe na temat filmów, bajek i kreskówek będę poruszał na kanale Cornell Teorie, na który serdecznie Was zapraszam. Prawdopodobnie pierwszy film pojawi się już za tydzień, czyli 6 października. Link do kanału możecie znaleźć w opisie. Zapraszam do subskrypcji, aby nic nie przegapić oraz rozruszać nowy kanał. Dzięki. Kiedy Sean McMichen pstryka fotki tajemniczego kontenera, w jego obiektywie widzimy, że kamera została przybliżona 86 razy. Tak jak wielokrotnie w pierwszej części, tak samo teraz 86 nawiązuje do roku 1986, w którym powstał Pixar, a raczej stał się samodzielnym studiem filmowym dzięki wykupieniu go przez Steve'a Jobsa. Sean McMichen jest oczywistym odzwierciedleniem Jamesa Bonda, a raczej hybrydą Jamesa i jego samochodu, czyli Astona Martina DB5, produkowanego w latach 1963-1965. Jego rejestracja 314 FMCM, jak większość rejestracji w autach, nie jest przypadkowa. 314, a raczej 314, to data 14 marca, nawiązująca do dnia narodzin Michaela Caina, czyli człowieka, który dubbingował McMichena. FMCM to skrót od jego oryginalnego imienia, czyli Finn McMissile.
Wygląd tego niezbyt pięknego samochodu jest odzwierciedleniem Zandapa Janus, samochodu niemieckiej produkcji w latach 1957 i 1958. Widząc go po raz pierwszy w filmie, łatwo możemy się domyślić, że jest on jednym z ważniejszych antagonistów w fabule. Jednak gdyby ktoś miał wątpliwości, to wystarczy spojrzeć na rejestrację profesorka mówiącą bad, czyli zły. GA w tym przypadku chyba nie oznacza nic, a 58 to nawiązanie do roku produkcji tego samochodu. Łódź, którą Magmission płynie na początku filmu, jest odwzorowaniem łodzi Northwestern z serialu Najniebezpieczniejszy zawód świata. Tak samo jak w prawdziwym życiu, łódź w filmie na dziobie ma napis SH. Są to inicjały kapitana statku Siga Hansena i to on we własnej osobie dawingował statek w autach. W scenie aresztowania barona widzimy, jak od jego prawej strony podjeżdża policyjny samochód w kolorze szarym, natomiast z jego lewej strony w kolorze czarnym. Kiedy Złomek otwiera jego maskę, aby udowodnić światu, że to on jest głównym antagonistą, widzimy, że oba policyjne samochody są już szare. Taka oto mała wpadka filmowa. Wiedzieliście, że na plakacie promującym film twórcy umieścili dodatkowy kontynent w kształcie samochodu? O tutaj. W filmiku o pierwszej części wspomniałem o nawiązaniu ukrytym na oponach. W drugim filmie, ze względu na różnorodność naszych wyścigówek, mamy przeróżne dziwne nawiązania. Na przykład opony Francesco mają na sobie napis Pasta Potenza. Pasta to po włosku makaron, natomiast potenza to moc. Czyżby to były opony stworzone z jakiegoś laboratoryjnego makaronu mocy? Dajcie znać w komentarzach. A skoro już powiedziałem o swoim poprzednim filmiku, to jeśli ktoś z Was go jeszcze nie widział, to serdecznie zapraszam, ponieważ w tym materiale nie znajdą się żadne nawiązania, które były już poruszane. Link do filmiku znajdziecie oczywiście w opisie lub po prostu wbijajcie na mój kanał. Rod Spoiler, czyli tajnia, którego wykończyli cytryniarze, ma rejestrację M1911A1. Jest to dziwne nawiązanie jak na animację przeznaczoną dla dzieci, ponieważ M1911A1 to model prawdziwego pistoletu firmy Colt. Kiedy Zygzak wraz z ekipą przybywają do Tokio, możemy zauważyć kilka ciekawych detali. Spójrzcie. Mamy billboard z misiem Tulisiem wraz z jego oryginalną nazwą, którego poznaliśmy w Toy Story 3 wypuszczonym rok przed filmem Auta 2. Zygzak McQueen oryginalnie nazywa się Lightning McQueen. Twórcy bardzo zabawnie wykorzystali ten szczegół, reklamując odkurzacz Lightning McClean, gdzie clean z angielskiego oznacza czysty. Widzimy też napój Nitro 8, który prawdopodobnie jest nawiązaniem do napoju Gatorade, bardzo popularnego w Stanach izotonika. Z kolei ten detal nie jest żadnym nawiązaniem, ale jest bardzo zabawną grą słów. Kiedy Sean McMission broni Złomka przed złoczyńcami, widzimy szkołę karate pisaną przez C. Karate pisze się przez K, natomiast słowo car pisane przez C oznacza po angielsku samochód, a więc jest to sprytna nazwa szkoły karate dla samochodów. W końcu w świecie aut prawie wszystko, co żyje, jest samochodem. Przenieśmy się do Francji. W scenie pocałunku dwóch samochodów na moście reżyser filmu John Lasseter ukrył pewien detal. Te samochody są odzwierciedleniem jego oraz jego żony Nancy. Most, na którym się znajdują, to Pont des Arts. John Lasseter za każdym razem, kiedy jest w Paryżu wraz ze swoją żoną, wybiera się na ten most, a na nim niczym scena saut oddają się namiętności. W ten sposób chciał oddać hołd swojej małżonce. Chwilę później ukazuje nam się restauracja Gastos, która jest ewidentnym nawiązaniem do restauracji Gasa Gusto z filmu Ratatouille. Willwell Motel, który w pierwszej części co najwyżej straszył na tle chłodnicy górskiej, w drugiej części ożył i na nowo funkcjonuje. Lecz nie to jest detalem, a to, co jest tam serwowane. Kiedy Złomek podjeżdża pod bar, gdzie Guido wyczynia barmańskie cuda, widzimy butelkę Crown Oil. Jest to nawiązanie do Crown Royal, słynnej kanadyjskiej whisky. Coś, czego nie mogło tutaj zabraknąć, to detal z papieżem. W naszym świecie papież posiada samochód nazywany Papa Mobile. W autach, mimo iż papież jest samochodem, to i tak posiada swój samochodowy Papa Mobile. W pierwszej części mogliśmy również zobaczyć, jak kino w Chłodnicy Górskiej wyświetlało takie hity jak Toy Car Story, Potwory Ciężarówki i Spółka, czy Bugs Life. Tym razem możemy wybrać się do kina na seans The Incredibles, czyli oczywistej przeróbki i nie ma mocnych. A kiedy w późniejszej części filmu Złomek wraz z Seanem i Lilą docierają na bazar we Francji, w tle bardzo niewyraźnie widać plakat ponownie nawiązujący do I nie ma mocnych. Jednak inaczej niż w przypadku nawiązania w Chłodnicy Górskiej, tym razem nazwa filmu nie została zmieniona, choć ze względu na kraj jest ona po francusku. Nieuniknione było również zobaczenie plakatu filmu Dawno temu w trawie na tym samym bazarze. Podczas sekwencji ucieczki na lotnisku, kiedy Złomek prawie uderza w wagony z bagażami, dosłownie w kilku klatkach widzimy piłkę Luxo. Ale czym jest piłka Luxo i po co w ogóle o tym mówię? Już wyjaśniam. Pixar praktycznie w każdym swoim filmie umieszcza trzy detale. Jednym z nich jest piłka Luxo, którą mogliśmy poznać w krótkometrażowej animacji Pixara z 1986 roku pod tytułem Luxo Junior. Drugim detalem jest samochód Pizza Planet, który zadebiutował w pierwszej części Toy Story, kiedy to Buzz i Woody pobili się na stacji. W filmie Auta 2 widzimy go w telewizji podczas pokazu umiejętności barmańskich przez Guido oraz podczas ostatniego wyścigu odbywającego się w Chłodnicy Górskiej. Z kolei tę dwójkę powinniście już kojarzyć. Jest to nikt inny jak zagubieni turyści z pierwszej części filmu.
Trzecim i ostatnim stałym Easter Eggiem jest A113. A113 jest to numer sali na uczelni California Institute of the Arts, gdzie wielu animatorów nie tylko Pixara tworzyło swoje pierwsze animacje. W każdej części filmu numer ten widnieje na rejestracji złomka. Natomiast w samym filmie Auta 2 możemy zobaczyć go podczas pościgu na lotnisku na stateczniku pionowym samolotu, który uratował złomka i Shona z opresji. To jednak nie wszystko. Kiedy chłopaki dostali się na pokład samolotu, wciąż nieświadomy niczego złomek zostaje wdrążony w tajne informacje o głównym antagoniście w filmie. Na dole tego zdjęcia widnieje kilka rzeczy. CAT tym razem jest skrótem od California Institute of Technology, ponownie A113 nawiązuje do sali w CalArts oraz 086 mówiące o roku 1986, czyli roku powstania studia Pixar. Kiedy Lila spuszcza w pierdziel dwóm przydupasom Barona, wpadają oni do baru, na ścianie którego widnieje obraz łudząco podobny do rodziny Meridy Walecznej. Niby kolejne nawiązanie do swojej produkcji, co już dzisiaj mogliśmy zobaczyć kilkukrotnie. Wyjątek jednak polega na tym, że film Merida Waleczna miał premierę dopiero rok po premierze Auta 2. A więc Pixar po cichu przemycił nam nawiązanie do filmu, który jeszcze nie wyszedł. Przenosząc się do wyścigu w Wielkiej Brytanii, na jednym z banerów widzimy napis Lasse Tyre. Tyre to opona, natomiast cały napis Lasse Tyre jest ponownym nawiązaniem do reżysera filmu Johna Lassetera. Krzyk Wilhelma to chyba najsłynniejszy efekt dźwiękowy używany w niezliczonej ilości produkcji. Pochodzi on z filmu Dalekie Bębny z 1951 roku. W Autach, choć jest to bardzo trudne, możemy usłyszeć go w momencie, kiedy wkurzeni goście baru spuszczają łomot dwóm złoczyńcom. Zespół muzyczny, który widzimy we Włoszech składający się z wózków widłowych, to nawiązanie do kolejnego filmu krótkometrażowego Pixara pod tytułem Człowiek Orkiestra. W napisach końcowych, niczym w poprzedniej części, też znajdziemy pewne nawiązanie. Ta góra to nawiązanie do kolejki górskiej Matterhorn, znajdującej się w Disneylandzie w Anaheim w Kalifornii. Subujcie, aby nic nie przegapić, a spragnionych teorii spiskowych w filmach czy bajkach kolejny raz zapraszam do opisu i subowania kanału Cornell Teorie.